Jesteśmy w roku 1673. Rzeczpospolita nie zgodziła się na to, by król polski był wasalem tureckim, tak jak nakazywał to traktat w Buczaczu. A wybrano bardzo ciężki podatek pogłówny na wystawienie wojska. Ruszyliśmy pod Chocim. Nie doszło do drugiej bitwy chocimskiej, ale cała ta polityka Sobieskiego w owym czasie jest częścią wielkiej polityki zachodnioeuropejskiej. Dlatego, że można było powiedzieć, że ta nasza wojna z Turcją, która tu się rozgrywa, jest echem wielkich wojen w Europie Zachodniej. To znaczy wojny Ludwika XIV Francji z... no właśnie, z kim? Co tam się takiego dzieje? Sobieski musi jeszcze wygrać pod Chocimiem i zostać królem, żeby tą swoją politykę zacząć prowadzić, ale kiedy już zostanie królem, to rzeczywiście pojawia się opcja bardzo lubiana przez polskich historyków w ostatnich kilkudziesięciu latach po II wojnie światowej. Opcja współpracy z Francją przeciwko Brandenburgii, a w perspektywie dalszej przeciwko Habsburgom. Ja muszę przyznać, że ta opcja w tej chwili jest trochę mniej już popularna niż była jeszcze 20 lat temu. W czasach PRL-u nie lubiliśmy Brandenburgii, nie lubiliśmy Prusów i nie lubiliśmy Niemców. Tak więc pomysł taki, że Sobieski miałby walczyć i stłamsić Prusy Wschodnie i Brandenburgię, no był lubiany przez historyków, jakkolwiek nierealne i niekiedy nielegalne były postępowania Sobieskiego. Pomysł walki z Habsburgami, nawet zabrania im Śląska, no był również zgodny z polityką państwa polskiego po 1945 roku. No niemniej taka wizja stworzenia sojuszu, powrotu właściwie do tego, co było w XVI wieku, to znaczy sojusz tych trzech stolic, Stambułu, Paryża i Warszawy. To było w XVI wieku. I to miało wrócić w XVII wieku, tylko tutaj w tym momencie bardziej inicjującą stroną byłby Paryż, czyli Ludwik XIV, któremu potrzebni byli sojusznicy przeciwko Habsburgom. Zarówno Sobieski, jak i ówczesny wielki wezyr czy sułtan osmański mieli być sojusznikami Francji przeciwko Habsburgom. Tutaj zwróćmy uwagę, że w 1672 roku Francja najechała na Niderlandy, czyli na Holandię. Jak mówimy, to trochę nieformalnie tutaj w Polsce, co z kolei wywołało nawiązanie się koalicji antyfrancuskiej, bo największa potęga polityczna zachodniego świata zagarnąć chciała największą potęgę ekonomiczną zachodniego świata, a oczywiście Habsburgowie nie mogli tutaj patrzeć na to zupełnie obojętnie. Nie patrzyła na to obojętnie również Brandenburgia, której władcy byli powiązani z dynastią orańską panującą w Niderlandach, która właśnie powróciła do władzy w Niderlandach w wyniku tej wojny z Francją. No i jest tradycyjny sojusznik francuski, czyli Turcja, którą można rzucić na Habsburgów od drugiej strony, a żeby ich odciągnąć, jest oczywiście teraz walka o duszę Rzeczypospolitej. Dlatego, że ta dusza Rzeczypospolitej z punktu widzenia francuskiego była nieco zatracona w czasie potopu, w czasie wojny ze Szwecją. Szwecja to jest drugi taki tradycyjny sojusznik francuski, a Rzeczpospolita się trochę pogrążała, prawda, w tym takim obozie habsburskim, no jeszcze bardziej, jeszcze walcząc z Turcją. I stąd pomysł francuski, żeby wykorzystując wpływy, a te wpływy francuskie od połowy XVII wieku w Polsce są dość znaczne, bo to są dwie królowe, prawda, to znaczy jest też, tak powiem, królowa podwójna, Maria Ludwika Gonzaga, bo to jest druga żona Władysława IV i żona Jana Kazimierza. No teraz Marysieńka, która jest, tak powiem, z jej stajni, prawda, to znaczy to ona była najpierw damą dworu Marii Ludwiki, która opętała hetmana, człowieka numer dwa Rzeczypospolitej, a po zwycięstwie pod Chocimiem z Turkami w 1673 roku Jan Sobieski, właściwie skutek śmierci też Michała Korybuta Wiśniewieckiego, Jan Sobieski staje się postacią absolutnie niekwestionowaną, kandydatem do tronu polskiego. Zresztą o tym, jak wyglądała jego pozycja, kiedy doszło do elekcji, że on był właśnie głównym faworytem, świadczy fakt, że to była elekcja, w której wzięło udział głosujący, bo jest spis głosujący, bardzo mało, 3200 osób przyjechało. Reszta właściwie nie
nie poczuwała, nie czuła konieczności przybycia na elekcję, bo było jasne, kto wygra. To było dość oczywiste. I zaczyna się seria wojen z Turcją, ale te wojny z Turcją, zostają przerwane przez Żurawno, o którym wspomniałeś, czyli właśnie za pośrednictwem francuskim rozejm polsko-turecki. Ma dojść do konfliktu, do wojny Rzeczpospolita plus Szwedzi przeciwko Brandenburgii. Do tej wojny ostatecznie nie dochodzi. No właśnie, jak wygląda sytuacja Sobieskiego tak w przeddzień Wiednia? No specyficznie. Jesteśmy w pewnej izolacji. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście zgodnie... Sobieski jest człowiekiem Francji, tak go oceniają z Paryża. Stał bardzo długo na czele tego stronnictwa, o czym mówiłem, francuskiego, które rywalizowało z opozycją, a więc ludźmi z kolei elektora i Habsburgów. I w pewnym momencie też jej dwór francuski uznał z Wojga Złego, choć nie wygrał Kondeusz, choć nie wygrał książę Dangien, Sobieski będzie kontynuował tą politykę, będzie swoistym rodzajem zakładnikiem polityki francuskiej. Po Żurawnie dyplomacja francuska robi dużo, żeby właśnie ta sytuacja nie uległa zmianie. Żurawny jest w którym roku? W 76 roku i później Sobieski no, szuka pewnych rozwiązań. Aż do 1682 roku, a więc najpierw będą to początki rozmów z Habsburgami, którzy zupełnie nie są zainteresowani podjęciem tych rozmów, gdyż uważają, że tym głównym państwem, które jest najbardziej zagrożone, jest Rzeczpospolita po niedawnej wojnie. Wysłanie poselstwa Glińskiego do Stambułu miało otworzyć na pewną kartę nową w stosunkach z Turcją przy poparciu dyplomacji francuskiej. No ale Turcy tutaj jednoznacznie wskazali, że nawet nie ustąpią w żadnym z tych warunków, które wstępnych podaje Sobiecki. A więc cofanie się z Jazłowca, Baru. No, szukał tu pewnych możliwości, żeby wyjść cało również na porządku wewnętrznym i pokazać, że ten kierunek polityki jest słuszny. Co wiązało się, że o czym już mówiliśmy, z planami bałtyckimi Sobieskiego, ale mówię tak samo, jestem tego samego zdania, była to polityka raczej kilku osób ściśle związanych z Sobieskim, tajne traktaty Jaworowski, Gdański, najlepiej to podkreślają. Ta polityka spełzła na niczym i rzeczywiście duch w narodzie był po tym, kiedy się okazało, że Gliński wraca z niczym, a grozi nam nadal mimo wszystko wojna, chociaż zawarto ten pokój jednoznacznie w tym duchu, że jeden z traktatów, zresztą już mówił na pewno o tym dokładniej, stanowił, iż Rzeczypospolita nie może wspierać i pomagać wszystkim tym, którzy znajdują się bądź w stanie wojny z Turcją i przeciwników Turcji. A więc jak to historycy, którzy twierdzą, że Wiedeń był tą zdradą, a więc złamaniem tego traktatu glińskiego, no mają tutaj rację. Ale i Turcja łamie traktat Wazwa i posługuje się tymi samymi metodami. Natomiast druga kwestia jest jeszcze istotniejsza. Od 1979 roku, po powrocie poselstwa glińskiego, z kolei Sobieski próbuje współpracy z Habsburgami. Godzą się oni na traktat odporny, ale w żadnym wypadku nie zaczepny. Nadal sądząc, że głównym przeciwnikiem, czyli tym państwem, które może być zaatakowane, będzie Rzeczypospolita. Tym bardziej, że pilnują interesów nad Renem. Tu większość zresztą Rady Cesarskiej, Leopolda I, bardzo namawia do tego, żeby lekceważyć tą flankę południową, uważając, że głównym niebezpieczeństwem jest Francja, która zajmuje Franche-Comte, no i ostrzy sobie zęby na Strasburg, później mamy zajęcie Strasburga i tak dalej, i tak dalej. I kilku miast tutaj alzackich. Stąd aż do wyjazdu Caprary, rezydenta cesarskiego do Stambułu, w zasadzie Austriacy stoją na stanowisku, że tak, oczywiście traktat odporny jest nam na rękę, bo to też szachuje pośrednio Turcję. Natomiast odwróciły się całkowicie ta sytuacja, kiedy już pierwsze raporty Caprary ze Stambułu doniosły, że ten kierunek może nie być właśnie Kraków, tylko będzie to Wiedeń. I
rzeczywiście przystąpiono już jesienią 1982 roku do wstępnych rozmów ze stroną polską o traktat zaczepno-odporny, o co postulowaliśmy od dawna. Wiemy, że droga była jeszcze daleka, dlatego że silna opozycja wewnętrzna, to, że Sobiecki wyszedł z tego stronnictwa, nie oznaczało, że ono zostało do końca rozbite. A więc nie tylko jest kwestia Morsztyna Podskarbiego, Wielkiego Koronnego, który stał na czele tego stronnictwa, ale pamiętajmy, mamy spisek detronizacyjny, w który wchodzą no niemal wszyscy ważniejsi dygnitarze na czele z Jabłonowskim. I tu na Sejmie, o którym na pewno jeszcze coś powiemy, 83 roku, kapitalnie rozegrał tą partię Sobieski, przekazując, no, pomogła mu sytuacja, Pacy umiera, hetman Wielki Litewski przekazuje buławę Zabierze. A także umiera Dymisz Wiśniowiecki i tu ten główna podpora według ambasadora francuskiego tego stronnictwa w pewnym momencie Jabłonowski, kandydat do korony, otrzymuje buławę Wielką Koroną, o której marzył. Więc opozycja wie, rozbita, a na Morsztyna przyjdzie kreska, bo zbiera się na niego materiały. Sobieski miał świetnie przez Hackiego, opata Hackiego zorganizowany wywiad i przejmuje całą korespondencję szyfrowaną między ambasadorem francuskim a Ludwikiem XIV, ale również i listy wszystkich tych, którzy z opozycji maczali w tym palcu. Była to bardzo duża grupa. A wierszem Morsztyn te swoje zdradzieckie listy pisał? Tego się do końca nie dowiemy, bo na wizycie prywatnej małżonka Morsztyna twierdziła, że przez przypadek spaliła wszystkie szyfry. Co oczywiście było wielką bzdurą, w każdym razie Morsztyn opuścił później Rzeczypospolitą, ale to doprowadziło do uchwalenia na Sejmie sojuszu z Austrią i zastraszenie opozycji było tak skuteczne, że ten Sejm nie został zerwany. Bo Sobieski bał się konkretnie, że mimo podpisanego traktatu, to w ostatnich dniach dojdzie do zerwania Sejmu przez opozycję. No tak, Rzeczpospolita utraciła wielkiego poetę, ale zyskała być może wielkiego władcę, wielkiego zwycięzcę. Co tam Turcy w tym czasie? Już są pod Wiedniem? Ciągle pod Wiedeń? No już będą szli, ale w 1978 roku rzeczywiście można powiedzieć, że ta decyzja Sobieskiego pójścia pod Wiedeń przesądzona już była w dużym stopniu w 1978 roku. Po pierwsze Ludwik XIV zakończył wojnę z Habsburgami. Traktatem Nijmegen. Po drugie, o czym już wspomniał profesor Nagielski, poselstwo Glińskiego no, przyniosło wielkie rozczarowanie. Jan Gliński był bliskim współpracownikiem Sobieskiego. Sobieski specjalnie wybrał na ambasadora do Turcji człowieka sobie bliskiego, licząc na to, że uda się coś wytargować od Kara Mustafy, ówczesnego wielkiego wezyra. Sobieskiemu potrzebny był pokój z Turcją po to, żeby rozwinąć swoją politykę na północy, ale no, potrzebował jakiegoś małego sukcesu, bo wiadomo, że Turcy kamienica raczej nie oddadzą, ale właśnie któryś z miast podolskich, czy Jazłowiec, czy Bar, no, jakiś jeden powiat chociaż. Nic z tego. Wtedy to słynne zdanie padło, zresztą w rozmowie z Hanem Krymskim, że lubo się gniewacie, lubo się kłaniacie, Porta nie dba. Znaczy pełne lekceważenie ze strony Porty dla Rzeczypospolitej. I Sobieski w tej sytuacji, kiedy nie może już liczyć na Ludwika XIV, kiedy wielki wezyr osmański okazuje no, jawnie pogardę Rzeczypospolitej, właściwie jest najpchnięty do sojuszu z Habsburgami. Tyle tylko, że na razie jest pokój. Ten pokój został zatwierdzony na Sejmie Grodzieńskim w 1679 roku. A Turcja w tym czasie walczy jeszcze z Rosją. Od 1977 roku trwają walki o Ukrainę, no wciąż prawobrzeżną, chociaż z takimi nadziejami, że może to się przeniesie później za Dniepr. Ostatecznie w 1681 Turcja zawiera pokój z Rosją, zwany traktat bachczysarajski. I w tym samym czasie zaczyna się powstanie węgierskie na Węgrzech. Ja byłem kiedyś zaproszony na konferencję o Kara Mustafie zorganizowaną w jego rodzinnym mieście, w Merzifonie. No jak się jedzie do jakiegoś miasta, gdzie Kara Mustafa ma swój pomnik, gdzie są szkoły jego imienia, no to nieładnie krytykować wielkiego wezyra, więc starałem się znaleźć jakieś elementy pozytywne w jego polityce, no bo rzeczywiście no, wynik ostateczny jego polityki nie był zbyt korzystny dla Imperium Osmańskiego. To, co można powiedzieć, to jest dobre rozeznanie w wewnętrznych problemach państw, które Turcja wtedy atakowała. Wojna z Wenecją, wojna na Krecie, działa się oparciu o chłopów greckich. Znaczy, chłopi greccy, dzisiaj Grecja o tym nie chce pamiętać, ale chłopi greccy dosyć ciepło witali Turków wkraczających na Kretę, ponieważ
Turcy zwalniali ich z pańszczyzny czy z podatków na rzecz szlachty weneckiej, więc tutaj mamy konflikt prawosławia i katolicyzmu i konflikt chłopów greckich i szlachty weneckiej. Podobna sytuacja jest w Rzeczypospolitej, kiedy Turcja popiera prawosławie, popiera prawosławnych kozaków, a także prawosławnych chłopów przeciwko katolickiej polskiej szlachcie. I wreszcie ta sama polityka zostanie zastosowana na Węgrzech, kiedy Kara Mustafa udziela poparcia głównie protestanckim powstańcom węgierskim. Tam już w 70-tych latach było tak zwany spisek Messaleniego, który się zakończył egzekucjami, ograniczeniem swobód szlachty węgierskiej i duża część szlachty węgierskiej prosi Turcję o pomoc przeciwko Habsburgom. W 1681 roku, jeszcze przed wybuchem formalnej wojny, zaczynają się już walki na Węgrzech, kiedy jeden z paszów osmańskich idzie na pomoc powstańcom węgierskim i cały 82 rok ta wojna na Węgrzech już trwa. Na czele powstania węgierskiego staje emeryk Thököly, który zostaje nawet przez sułtana formalnie uznany jako król środkowych Węgier. To się Orta Magyar turecko nazywało. Tak więc no, podobnie jak wojna polsko-turecka nie zaczęła się właściwie w 1672, tylko zaczęła się 3 lata wcześniej, kiedy sułtan poparł Doroszenkę, tak samo można mówić, że ta wojna z Habsburgami zaczęła się trochę wcześniej, kiedy sułtan, czy wielki wezyr, zdecydował się na poparcie Thököly, na poparcie Węgrów. No jest już jesień 1683 roku, pod Wiedniem jest ile tysięcy Turków? 300 ostatnio padały takie. No jest, nawet w Wikipedii są dokładniejsze dane. Na wyprawę wyruszyło około 100 tysięcy. Jak już powiedziałem, to jest to maksimum mobilizacyjne armii osmańskiej. Są archiwa, są badania w tej chwili, akurat znam lepiej dane co do wyprawy kamienieckiej, mój znajomy turecki historyk z Erzurum policzył liczbę wielbłądów, bawołów, koni wziętych na wyprawę kamieniecką. Tam było po 5 tysięcy wszystkich kategorii. Ale ludzi też policzył, czy nie? Ludzi też liczył, chociaż nie wszystkich dało się policzyć. Cytryny policzył wzięte na wyprawę. Natomiast co do ludzi, można policzyć janczarów, można policzyć tak zwane kapykuru, czyli wojska centralne, te wojska zawodowe. Natomiast ilu timariotów się stawia? No, zgodnie z listami, ilu było, my wiemy, ilu było timariotów w danej prowincji, natomiast czy oni wszyscy przychodzili na wojnę, czy nie, to z reguły przychodziła. Nie brali wynagrodzenia za to? Żyli z łupu tylko? Żyli z timarów, żyli z tego, że mieli dochody. Na podstawie tego, że otrzymywali dwa razy w roku te podatki od chłopów, mieli obowiązek uczestnictwa w wyprawach wojennych, no ale to różnie w życiu bywa. Więc prawdopodobnie tylko część timariotów wzięła udział w wyprawie. No ale z posiłkami wołoskimi, mołdawskimi i tatarskimi, bo pamiętajmy, że armia tatarska z Hanem samym brała udział w tej wyprawie, było to ponad 100 tysięcy. Tyle tylko, że to już Jan Wimmer kiedyś szacował. Po pierwsze, można liczyć, że ze 20 tysięcy Turków już wcześniej mogło umrzeć w wyniku chorób dwumiesięcznej kampanii. Po drugie, część wojsk tureckich była w garnizonach na Węgrzech. Tak więc w momencie bitwy prawdopodobnie w armii osmańskiej było około 70 tysięcy ludzi. To była mniej więcej podobna wielkością armia do armii koalicji chrześcijańskiej. Oblegali Wiedeń? Oblegali do ostatniej chwili Wiedeń. Tu znowu jest ciekawa sprawa. To Zygmunt Abrahamowicz, to polski historyk, orientalista już nieżyjący, postawił kiedyś bardzo śmiałą tezę, że Kara Mustafa nie chciał zdobyć Wiednia szturmem. Czekał do ostatniej chwili z kapitulacją. I no, można mu chyba wierzyć, zwłaszcza, że od czasu Abrahamowicza odkryto jeszcze źródło żydowskie mieszkańca Budy, który no, mniej więcej wiedział, co się tam działo, bo później był faktorem. Otóż Kara Mustafa chciał się wzbogacić. Wierzył, że skarb Habsburgów plus srebro i złoto w kościołach wiedeńskich no, stanowi dosyć dużo. Duży sposób dla zapewnienia budżetu osmańskiego. Oni mają problem dziury budżetowej, kryzysu budżetowego. To znaczy, on chciał wzbogacić się. Swoje państwo czy siebie? Swoje państwo. To znaczy, do budżetu te srebro, czy do jego kieszeni? Do budżetu, ale też do jego kieszeni. Pamiętajmy, że wśród polityków to jest jednak trudno rozdzielić. Pamiętajmy, że Kara Mustafa zdobył, ma bardzo silną pozycję wobec sułtana, ale jednak, kiedy on jest na wyprawie wojennej, sułtan jest w Belgradzie i różni opozycjoniści, złośliwcy mają dostęp do ucha sułtańskiego, więc Kara Mustafa musi sułtanowi rzucić pod nogi jakieś wielkie zwycięstwo. No, zdobycie Wiednia byłoby na pewno prestiżowym zwycięstwem dla sułtana, a jednocześnie zasiliłoby skarb sułtański. Tyle tylko, że to wszystko będzie możliwe, jeżeli Wiedeń się podda. Jeżeli Wiedeń się nie podda, jest tradycja w armii osmańskiej od XV wieku, że jeśli twierdzę zdobywa się szturmem,
Janczarze mają 3 dni na gwałcenie, mordowanie, palenie, no, zabawę w tym mieście. I po prostu te bogactwa sprywatyzują. I dopiero po 3 dniach nie jest tylko zwyczaj osmański, zaznaczmy. To jest zwyczaj ogólnowojskowy. Te trzy dni to jest używane. Na przykład Kamieniec się poddał i wiemy, że w Kamieńcu no, nikomu włos z głowy nie spadł, jeśli chodzi o szlachtę czy wojsko. Kara Mustafa liczy na to, że Wiedeń się podda i dlatego nie prowadzi szturmu generalnego. Gdyby poprowadził szturm generalny, Wiedeń by się wypadł. Kamieniec, przypominam, padł w ciągu 9 dni. Turcy mają w tym czasie najlepszych saperów chyba na świecie. Mają wciąż niezłą artylerię burzącą, zwłaszcza ciężkie działa burzące. Tylko, że Kara Mustafa nie chce użyć tego wszystkiego. Dopiero w ostatniej chwili się decyduje na szturm generalny, kiedy wie już o odsieczy. Ale no, pechowo dla niego odsieczy wiedzą również obrońcy Wiednia i to ich na pewno zmotywowało, żeby wytrzymać, żeby się nie podnieść.